Dzień dobry, witam serdecznie. My byłyśmy dzisiaj umówione na stylizację brwi. Zgadza się? Dobrze, czy wiesz już mniej więcej, jaki kształt brwi chciałabyś mieć? Bo rozumiem, że robimy regulację oraz enę, tak? Dobrze. W porządku, w takim razie mogę pokazać Ci, jakie są typy brwi. Jaki kształt możemy spróbować uzyskać z Twoich brwi. Co Ty na to? Dobrze. Już mam tutaj taką karteczkę z wypisanymi różnymi typami brwi. Mamy tak na początku brwi wysokie. Przykładowo takie tutaj zakrzywione. Możemy zrobić także ostre łuki. Tutaj, jak widzisz, łuki mogą być też bardziej łagodne. Tak jak tutaj w tym przypadku. Bądź możemy zrobić takie proste, zaokrąglone brwi. Zaokrąglone albo po prostu takie zwykłe, proste. I możemy zrobić też. Widzisz, takie tutaj były wysokie przykłady. Niskie. Czyli one są tutaj bardziej tak zakrzywione do dołu. Tutaj mamy tego typu ostre łuki. Mogą być też łuki łagodne. Tak jak tutaj w tym przypadku. Albo możemy zrobić takie zaokrąglone brwi. Bądź takie typowo proste.
pierwszy raz ogólnie robisz sobie regulację premię i henne kosmetyczki. Wcześniej sama sobie regulowałaś. Skoro mamy już kształt rysowany, to użyję takiej pensety do regulacji twoich brwi. Zaczynamy. Tak. Jeżeli poczujesz jakieś ból, proszę mów, ok? Postaram się tak bardzo delikatnie wyciągać te włoski, ale
Natomiast twoje brwi są ogólnie dość ciemne. Musimy chwileczkę poczekać, aż tutaj nam ta henna lekko zastygnie. I przez kilka pierwszych dni twoje brwi będą ciemniejsze, ale potem ten kolor trochę jaśnieje i będzie już po prostu w kolorze twoich włosów. Tak, dobrze. Już wszystko w porządku. Więc na razie musimy chwilkę poczekać. Może masz do mnie jakieś pytania? Chciałabyś coś wiedzieć? Ile będzie się utrzymywać na ten produkt, który używamy? Utrzymuje się jakoś 3-4 tygodnie. Więc tak pewnie po jakichś 2 tygodniach zobaczysz, że ta henna już pomału schodzi, tak po 2-3. Zależy od osoby. Właśnie jeszcze powiem ci, czego nie powinnaś robić po w ciągu 24 godzin po nałożeniu henny. Także oczywiście należy unikać basenów, sauny. Nie należy też pocierać brwi, przemywać ich niczym, rozczesywać. Tak, no i w sumie to są chyba takie główne rzeczy, których nie powinno się robić. Ja teraz, jak będę zajmować tą hennę, no to przemyję te brwi i je lekko rozczeszę, ale to jeszcze póki ta henna nie jest aż tak do końca jakby zastygnięta. Tak, dobrze. Także myślę, że co, wszystko jasne. Dobra. Ty masz takie dość jasne włosy, więc nie będziemy jakoś bardzo długo tej henny trzymać. Po prostu teraz ją zdejmę. Wszystko jest w porządku.
muszę podać e-mail. Wtedy będziemy wysyłać jakieś informacje o promocjach, o zabiegi. Jasne.